Dobry wieczór moi drodzy, Lolek i Kawunia, witamy was wieczorową porą. Ja nazywam się Daniel Rajon Pastusiak i oczywiście to czas na kolejne lolowe emocje, nieco stonowane, bo więcej rozmowy, mniej akcji, ale również mamy dzisiaj ciekawych gości i zacznę od stałego bywalca, od tego, który nigdy się nie ugiął, zawsze się pojawiał w naszym studio. Michał Awahir-Kudliński, witam cię serdecznie, nasz drogi ekspercie. Hej. Tak krótko, może coś jeszcze dodasz. Jak dzisiaj w ogóle gry z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy myślę, że jestem coraz bardziej nahypowany na play-offy, bo drużyny po bootcampach naprawdę pokazały kolejny skok, jeśli chodzi o ich formę. Z drugiej strony, a w zasadzie obok, mamy człowieka, który zachorował, człowieka, który musiał opuścić nas w zeszłym tygodniu. Mało tego, obok nosa przemknęła mu wycieczka do Berlina. Trochę może zniesmaczony tym faktem, ale wraca do formy Tomasz de Fejkon Milaniuk. Cześć Tomek. Cześć wszystkim. Napiętnowany już w tej chwili przez ciebie, Danielu. No, czemu napiętnowany? Napiętnowałeś mnie, bo wskazałeś Michała jako tego lepszego, bo był, mnie jako tego gorszego, jeszcze chorego. Co następne? No właśnie, co następne? Nasz gość specjalny prosto z Gaming House'u Pride, Damian Defles Filipow. Witam cię serdecznie. Polski sniki? Czy to może do ciebie na stałe przybrnąć, że tak powiem? Czy raczej polski, nie wiem, do kogo byś się porównał, patrząc na styl gry? Umówmy się, że w tym obszarze się porównujemy. A chciałem bardziej się odnieść, jeżeli chodzi o tą streamerkę z tym polskim snikiem, bo w sumie pomyślałem sobie, że to nie jest taki głupi pomysł, jakby skupić się na takim cosplayowaniu, bo sobie myślałem, że to jest dość dobra zabawa i mam w planach zrobić coś takiego, więc mógłbym się... Co idzie na pierwszy ogień? No, oczywiście, że Ezreal. Oczywiście, że Ezreal. Już taką zaczeskę masz. Ale to będą budżetowe cosplaye, tak, założysz rękawiczkę gumową, czy... Nie. Bardziej bym już, jakbym celował, to w takie poważniejsze cosplaye. Okej. Ale też oczywiście to nie będą tak wyzywające cosplaye, jakie ma sniki. Szkoda, ale rozumiem. Nie czekamy na Ari, rozumiem, tak? Będzie może w przyszłości. Okej. Ale może mniej wyzywające. Ale jeżeli będzie się podobało ludziom, to dlaczego by nie? Śmiejmy się. Sniki też zaczął subtelnie od pizzy. To fakt. Apetyt rośnie w miarę. Tak, to jest chyba najlepsze porównanie. Moi drodzy, czas zabrać was w tą podróż. Najpierw zaczniemy od Ultraligi, ale małe przypomnienie. Twitter, hashtag Lolek i Kawunia. Czekam oczywiście na wasze pytania. Również grupa Lolek i Kawunia na Facebooku. Tam bardzo serdecznie zapraszam. No i mamy naszą tabelę ultraligową. Rogue na pierwszym miejscu, ale ten tydzień piąty naznaczony niesamowicie, bo i jedynka pojawiła się przy Rogue, i jedynka pojawiła się przy Indictive, a Pride myślę, że cały czas całkiem nieźle, oprócz tego, że no na diabły potknięcie, ale na tych, na których powinniście wygrywać, robicie to cały czas. Defles, jesteś zadowolony ze swojej drużyny na ten moment? Zdecydowanie tak, jesteśmy, wydaje mi się, całą piątką zadowoleni, że wygrywamy na te drużyny, na które powinniśmy oczywiście wygrać, ale przegrywamy też na te drużyny, na które powinniśmy przegrać, ale no, nikt nie jest jakby zadowolony tym faktem. No bo też chyba chodzi o ten styl porażek, gdy już przegrywacie tak na całego, bez walki, gdy na przykład Wisła przegrywała, albo Illuminar, to trochę mają jakieś tam barony, a wy po prostu przejechani w 20 minut. Jesteście ewidentnie drużyną z trzeciego miejsca. Ja mam takie wrażenie, że po prostu brakuje. Ani w dół, ani w górę. Tak, ale to chyba jest lepsza sytuacja niż Wisła Płock. Chciałbym poznać wasze opinie na temat tego, że potrafią wygrywać z najlepszymi, później potykają się o ligowych średniaków. Co jest z tą drużyną nie tak? Ogólnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy z Karolem, z Connectivem, że jesteśmy takim przeciwieństwem Wisły, że Wisła wygrywa na tych, na których teoretycznie nie powinni wygrać, ale przegrywają na tych, na których teoretycznie powinni przegrać. A my mamy wręcz odwrotnie. My przegrywamy na tych, na których powinniśmy przegrać i wygrywamy na tych, do których powinniśmy wygrać. Czy to nie jest właśnie problem, że później w play-offach, kiedy traficie do półfinału, to już będzie ta mentalność na zasadzie nigdy nie potrafiliśmy im postawić twardych warunków, teraz też nie będziemy mieli za bardzo szansy. Na pewno już musicie myśleć jako Pride o play-offach, szczególnie, że zapewniliście już sobie dzisiaj miejsce właśnie w tych rozgrywkach. Tak, oczywiście myślimy o play-offach i jak już bierzemy kogoś pod uwagę jak naszego głównego przeciwnika w play-offach, no to jest to na pewno Devil's One. Tak ustaliliśmy z całą drużyną, ale pomimo tych dwóch porażek na Devil's One uważamy, że potrzebujemy więcej czasu, żeby może mieć lepsze drafty, może poprawić pewne elementy, które zawodzą, bo pomimo tego, że znowu przegraliśmy i znowu przegraliśmy w dość mocny sposób ze strony Devil's One, to ciągle uważam, że była poprawa względem pierwszego meczu i ważne jest to, żeby była też poprawa względem meczów w przyszłości. I jestem pozytywnie nastawiony, ale na pewno to będą bardzo, bardzo trudne mecze, jeżeli chcemy je wygrać. Ale to sugeruje, jakbyś patrzył bardziej w górę, że tak patrzysz w play-off i tak szukamy Devil's One, a ja chciałem zapytać Cię o tych, którzy są tuż pod Wami, o te 2-3 punkty. Ten mamy pakiet, który jest najbardziej prawdopodobny do dołączenia do play-offów, czyli Actina Pact, Wisła Płock i Illuminar Gaming. Której z tych trzech drużyn najbardziej byś się obawiał? W formacie best of five nawet już pytając. Wydaje mi się, że Wisły. Bardziej niż IHG. I to jest zdecydowanie. Co ja chciałem zaznaczyć, bo ty powiedziałeś, że Wisła wygrywa na tych, na których nie powinni, a przegrywa znowu na tych, których nie powinni, a wy na odwrót. Nie boisz się tego, że będzie taki dzień, gdzie po prostu Wisła was rozniesie w playoffach, bo mają wyższy sufit niż wy, tak w czystej teorii. Tak Wisła wydaje się rozwijać, nie? To wtedy będzie taka sytuacja, że my będziemy tą drużyną, na którą Wisła nie powinna wygrać. Tak. Ale wtedy będzie sytuacja, że Wisła będzie drużyną, na którą nie powinniśmy przegrać. Jak moc się będzie zmieniała z mapy na mapę 1-0, 1-1. I logika pójdzie w piach totalnie. Ale właśnie o to chodzi, że mam wrażenie, że tak Wisła, ten bootcamp skoczyli. Tak wy też mieliście trudnych teraz ostatnio przeciwników. Mieliście Rogue i powtórkę z EPC szybko i tak dalej. Ale czy nie masz wrażenia, że nie przebijecie tej bariery, a Wisła będzie rosła i w końcu ten sufit wyżej wykreują? Nie, wydaje mi się, że my mamy wyższy sufit. Jakby moim zdaniem nasz sufit jest o wiele wyżej niż... A czujesz, że jesteście daleko od niego? Jak patrzysz w ogóle teraz na Pride, że... Bo idzie dobrze. Masz na myśli jakby... Jak myślisz, jak daleko jesteście od sufitu? Na ile osiągnęliście pułap? Trudno powiedzieć. Ja bym powiedział, że nawet mniej niż 80-70%. Moim zdaniem. To jest dużo i mało zarazem. Tak, w pewnym sensie. Mi się wydaje, że jest bardzo duży potencjał w tej drużynie. Jak blisko jesteście tego potencjału? Bardzo daleko. Okay. Nie uważam, że jesteśmy w stanie go osiągnąć na play-offy zdecydowanie, bo jakby to jest jednak... Mam dużo rookie, takiego jak Trymbi, który bardzo dobrze się prezentuje, ale ciągle jest rookie. Ja bym nawet nazwał Szymona, że jest rookie. Moim zdaniem Szymon też jest rookie. Moim zdaniem Szymon nigdy nie miał... jakby drużyny takiego kalibra jak Matera, taką jak Materas, gdzie może się rzeczywiście rozwijać. Nie grał z Deflesem nigdy. Wiem, co masz na myśli. I z Karolem oczywiście. Ja odwrócę pytanie. Jak to wygląda w perspektywie oczekiwań przedsezonowych, to w którym miejscu teraz jesteście? Miejsce wyżej niż sądziłem, że będziemy. Czyli ale zahaczamy... Też nie przewidywał IHG. Ale zdecydowanie zahaczamy o to, co sądziłem, że możemy na pewno osiągnąć. To ja jeszcze jedno pytanie, bo dwukrotnie już wspomniałeś o Connectivie i widziałem też, że na social media coś tam między wami są interakcje. Jak jest w drużynie? Bo ja odniosłem wrażenie, bazując na tym, jakie są interakcje między wami na Twitterze, że jesteście trochę takimi ojcami tej drużyny, że to wy jesteście tymi kreatywnymi umysłami, które w pewnym sensie kierują Pride. Na pewno delikatnie tak jest. Wynika to oczywiście z tego, że mamy największy staż na scenie, najwięcej doświadczenia. My byliśmy w większej ilości drużyn, które mogłyby być zaliczane do tych drużyn lepszego sortu. Oczywiście jakby nie ubliżając żadnym drużynom. To jednak naturalnie przychodzą te obowiązki, żeby być tą osobą, która musi podjąć decyzję, tą osobą, która musi zrobić draft chociażby. Kto draftuje? Ja z Karolem przede wszystkim. Przygotowujemy drafty. Oczywiście to nie jest tak, że grasz tym, ty grasz tym, ty grasz tym. Oczywiście cała drużyna jest zaangażowana w ten draft, ale w większości przypadków ja i Karol mamy to ostateczne zdanie. Tak samo jak to wygląda w grze, jeżeli chodzi o shot calling, to jednak ja i Karol mamy to ostatnie zdanie. I jeżeli chodzi nawet o screamy i rozwijanie się, to jednak to ja i Karol jesteśmy tymi osobami, które rozpoznają błędy i pomagają rozwiązać te błędy. To ja trochę rozluźnię atmosferę. Orła masz na piersi, czy też tutaj na klatce piersiowej, ale i inne zwierzę z tego, co widzę na social media, ukochało twoje serce. O co chodzi z pandami? Czerwone pandy czy oposy? Tak widzę ostatnio cały czas na swoim Twitterze, bo... Są takie piękne. Jestem fanem. Ale to jestem pandy, fanem. Czekaj, tam to nie są czerwone pandy, to są... Szopy, tak, one... sorry, nie oposy. I to są szopy i pandy rude. To nie są czerwone pandy, tylko pandy rude. Pandy rudej chyba nie można mieć, bo są tak, to jest objęty, zagrożony gatunek. Tak, zagrożony gatunek. Ale szopa chyba można mieć w Polsce, nie? I jak to jest z tym Pride? Bo coś widziałem, że był również jakiś konwo między tobą a Piotrem Lipskim. Czy będziecie mogli mieć szopa, jak dojdziecie gdzieś tam? W sensie, jak zajmiecie chyba drugie miejsce, czy coś? I okej, właśnie... ważne pytania! Czy Pride będzie miał szopa? Jakby wszystko ma swoje plusy i minusy. To jest tak? Rzecz oczywista, to jest rzecz oczywista. Pride jest dobrą organizacją, dużo rzeczy jakby daje graczom, ma dużo dobrych sponsorów, ale szopa nie chcą mieć niestety i to jest jedyny minus tej organizacji moim zdaniem, że nie chcą mieć tego szopa. Dobra, to może zróbmy taki zakład, że jeżeli, mam nadzieję, że Piotrek ogląda program i pozdrawiam go serdecznie, jeżeli Pride wygrałby pierwszy sezon Ultraligi, to dostaniecie szopa. Dwa szopy? Dwa sezony Ultraligi? Albo... 5 szopów, każdy dla każdego. 5 szopów, każdy dla każdego. Nie możesz, wiesz, ja tu załatwiam ci 5 szopów za EU Masters Defles. Dobra. Raz jeszcze Def plus Reckless i masz tego szopa tej wielkości. W takim razie mój taki mały manifest, czy też prośba do Piotra Lipskiego, jeżeli Pride lolowy wygrał Ultraligę, to mam nadzieję, że tutaj również na Twitterze odpowiesz i zapewnisz tego shopa. Hashtag shop dla Refleksa. Hashtag Ultraliga. To brzmi, jakbyśmy walczyli jakąś ważną sprawę. To jest ważne. Komfort psychiczny graczy jest ważny. Ja wiem, że wywalczyć ale oczywiście mówimy... Ciągła presja. Presja, wyjdźmy z ósmej pozycji. Ale mówimy tu oczywiście o pluszowym shopie, nie? Nie? Już wiesz. Będziesz o niego dbał. To są niesamowite zwycięstwa, musi być niesamowita nagroda, a propos nagród należy nagrodzić najlepszych zawodników tego tygodnia, więc spójrzmy na drużynę wybraną przez nas. O, patrzmy na tego Deflesa. Nie, to twój support, Trymbi. Od lewej. Lepszy z duetu, sorry. Czyli ten duet, który zachwycił nas w ramach spotkania na Rogue Esports Club, to oni wydarli to pierwsze zwycięstwo. Później Matisław, niesamowita forma przez całą kolejkę, lakier do tego. Czy to jest team same mordeczki, tylko po prostu brakuje pyrki? Trochę tak. A był rozważany Pyrka nawet częściowo pod... Rozmawialiśmy o tym. Najbardziej chciałbym porozmawiać oczywiście o tym, który ma dość podobną koszulkę do Deflesa. O Trymbim, bo jest to zawodnik, który poniekąd był trochę zagadką. Najwięcej znaków zapytania w jego kierunku mieliśmy, bo resztę znaliśmy. Byli przetestowani już w boju w takich konkretnych zespołach. Trymbiego kojarzę tylko i wyłącznie z Digital Paradox, jeżeli chodzi o takie większe zespoły. Jak w ogóle przebiegał proces formowania tego botlane'u? Kiedy zdecydowałeś się na Trymbiego? Albo inaczej, czy było to kto jest najlepiej dostępny z listy? Vander, Trymbi? Czy też była jakaś bardziej charakterystyczna, typu wow, solo Q się dobrze z nim grało, albo ten koleś ma potencjał? Czy albo mieliście strategię na Real Madryt? Ogólnie jakby sytuacja z Trymbim jest to, przynajmniej w mojej opinii, tak w miarę zabawna sprawa, bo... Trymbi został wybrany przez polecenie Mystika. Nie, że przez polecenie Mystik powiedział. Serio ten tweetaż tyle znaczył? W sensie to było bardziej takie coś, że Karol myślał nad kim, kogo możemy wziąć na suporcie. No i oczywiście spytał jakby kolegę z drużyny byłej. I Mystik po prostu powiedział, że Trymbi jest tą osobą, która mu zaimponowała w tam jakimś stopniu, więc zdecydowaliśmy się na niego. Ja też właśnie rozmawiałem z Mystikiem na temat Trymbiego kiedyś na Pliwie chwilę i wymienialiśmy się uwagami na temat tego, i przynajmniej z mojej strony, jak grał w profesjonalnych polskich rozgrywkach, a Mystik też mówił, jak się gra na niego na solo queue i bardzo zachwalał, więc w pewnym sensie odkrył nam tutaj talent, który już nieco był odkryty, ale de facto wprowadził hasło, które Awahir podjął. Top 3 wspierających w Ultralidze. Podpisujesz się pod tym? Nie licząc Vandera. Vandera wyjęliśmy z tego... Vander jest gdzieś tam wysoko. Bo nie wiemy, jak go liczyć. Albo daleko, w Berlinie. Jest w LEC-u. No bo tak Erdote, Delord... Freudowski błąd. Ja muszę pracować za cały... Tragedia. Erdote, Delord, Raxo jest... Trymbi, czy już wśród tej czwórki umieściłbyś top 3 Trymbiego? Czy Pyrkę może bardziej? To jest... Super Ace? Znaczy Super Ace to jest... on z Vanderem w tiergotnie. Tak, zdecydowanie. Jakby tu jest tam gdzieś walka między Vanderem, Super Ace'em. Wydaje mi się, że Super Ace delikatnie wygrywa to. Przez doświadczenie jednak. Ale strasznie trudno mi jest, się wypowiedzieć na temat Trymbiego względem jakby innych supportów, bo no to jest rookie ciągle, to jest jednak rookie. Jest rookie, ale... Ale zaskakuje, on w ogóle się nie boi podejmować ryzykownych akcji. To bardzo mi imponuje, bo ma wiele takich trafnych hooków, mając tu na myśli Thrasha, który... Ale wiecie, to ja odbiję, ale podejmuje tę akcję, o to chodzi. To jeszcze w inną stronę odbiję. To samo. Ja jeszcze w inną stronę odbiję. Tak. Twój duet z Erdote, zwłaszcza pod koniec, wyglądał, nie chcę być niesympatyczny, ale słabo. Zgadzam się. I nawet bym poszedł nieco dalej, ale po prostu za go nie tak jakby każdy grał w swoją stronę. Tak, tak, zgadzam się. A w tym momencie z Trymbim wyglądacie naprawdę nieźle. Tak zupełnie inny sposób. Gracie agresywniej na linii, mimo tego, że jesteś pasywnym Ezreal only playerem, to naprawdę wygląda... Ej, Kajszą też dużo gra, nie? Szalony, szalony. Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że... Oczywiście pierwsze tygodnie jakby grania z Trymbim były trochę trudniejsze, bo... Jeszcze raz się powtórzę, po raz już piąty chyba, to jest rookie jednak. On nie wiedział, co to jest na przykład gra presją, co to jest gra fogiem. On wiedział, jak rzucać hooka. On wiedział, jak zolinować. I przez pierwsze parę tygodni grało się z nim o wiele trudniej, ale w momencie, kiedy przekazałem mu trochę tej wiedzy na temat, jak rozgrywać bota, w jaki sposób tworzyć presję, w jaki sposób chować się w fogu, i przez to jakby tworzy tę presję, czułem, że zaczynamy rozumieć się bez słów. Jakby mamy ten sam pomysł na grę, że chcemy rozegrać linię w ten sam sposób, chcemy szukać zejść w ten sam sposób, chcemy wordować w tych samych miejscach. Czuję, że jesteśmy on the same page z Trymbiem. To jest bardzo ciekawa sprawa, a chciałem pociągnąć ten temat dalej, bo mamy trochę modę na bootcampy, jeżeli chodzi o polskie organizacje. I ja byłem niesamowicie zdumiony, jak wiele drużyn zdecydowało się w trakcie sezonu na to, aby siąść wspólnie w jednym miejscu i potrenować. Wy jesteście jedną z nich, ale oprócz tego Wisła, Illuminar, Devil's One... A czy Pride'u nie jest najdłuższy bootcamp? Przepraszam, jeśli źle wyliczyłem, ale wy naprawdę macie długi bootcamp. Jest możliwe, to chyba i PC też, znaczy Devil's One... A no Devil's One to niemal rezydują i mają te długie, intensywne okresy. Nie wiem jak z eSports Academy, bo oni też chyba mają jakiś taki pokój, który mają dostępny dla siebie. Nie wiem, czy to traktować przez pryzmat bootcampu. Nie, bynajmniej. Okej. Przepraszam. Zabraniam. Przepraszam, że chciałem. Bo macie długi bootcamp i tak zgadując, w jaką stronę szedł Rajon, jak twoje odczucie, czy faktycznie to coś daje i czy to tak trochę potrafi potrząsnąć drużyną w trakcie sezonu? Znaczy, mi się wydaje, że my nie potrzebowaliśmy takiego wiadra wody, żeby zdecydować, musimy bardziej się postarać, bo nam nie idzie, jakby nam dobrze szło przez sezon regularny i ciągle nam dobrze idzie, ale to było takie, ten bootcamp pomaga nam się poznać jednak, jakby ja nie znałem się za bardzo z Szymonem, pomimo tego, że z Karolem też się za bardzo nie znałem, z Trymim w ogóle się nie znałem, jakby pozwala poznać ludzi, tak? Jakby tą relację stworzyć nie tylko jako graczy, ale jako ludzi i uważam, że to jest bardzo ważne w drużynie, żeby mieć tą relację międzyludzką i wszyscy się bardzo dobrze dogadujemy. No i oczywiście też spełniamy ten główny cel, założenie tego bootcampu, że jednak trenujemy o wiele więcej niż trenowaliśmy. Zdarza się, że może to nie jest najbardziej produktywny sposób trenowania, ale zdarza nam się nawet grać po 8 scrimów, w sensie po 8 gier scrimów w jednym bloku. To musicie wygrywać, bo po 3 byście wysiedli inaczej. Ale ja mam inne pytanie. Czy nasze stwierdzenie drużyna dobrych znajomych jest na wyrost? Czy jednak coś w tym jest, że jest to jeden z waszych atutów jako Pride? Powiem ci, że jest to strasznie... taki delikatny temat, znajomych w drużynie. Zależy, jak dobrzy są to znajomi. I wydaje mi się, że Shadamaga była dobrym przykładem tego, że byliśmy aż za dobrymi znajomymi. Ach, te ramki wspólne. Wydaje mi się, że tam... Za długo graliście jakby w jednej ekipie. Tak, mam takie wrażenie. I może pewne osoby miały inną wizję na grę. Inne priorytety. A to nie jest tak właśnie w tych ekipach, że wtedy już nie chcesz powiedzieć czegoś negatywnego koledze, bo no już w sumie tak długo się znacie, więc trochę zamiatacie to pod dywan, tworzy się ta atmosfera. Wiele przykładów sportowych widzieliśmy takich, że nagle było to, ta atmosfera była już taka, że tam można było ją ciąć nożyczkami, mimo tego, że grali ze sobą naprawdę długo. a może właśnie paradoksalnie za dużo się chciało powiedzieć aż. I to już nie była aż krytyka, tylko takie wyrzucenie tych śmieci z siebie na drugą osobę. To jest jak jesteś w związku przez dłuższy czas i tak, pewne rzeczy się powtarzają, więc jesteś takim schodzącym zapalnikiem i tylko czekasz, aż coś ci odpali. Tak, zdecydowanie. Takie coś się bardziej, bo w młodych drużynach, na przykład w Pride, nie boimy się zwyzywać. Ja nie boję się komuś powiedzieć... Skrytykować. Super, to znaczy... Dawajcie, wyzywamy się. Wydaje mi się, że to jest... Jeżeli ktoś to rozumie i nie ma z tym problemu, wydaje mi się, że jakby... Znaczy oczywiście jest to, nie jest takie bezpośrednie wyzywanie bez powodu, tylko takie... Znaczy mamy Dawida w teamie, wiemy o czym mówisz. To jest coś pomiędzy wyzywaniem a krytyką. Jakby to jest takie jedno. Tylko że ubieramy to w cięższe słowa i nie podchodzimy tak potulnie, no wiesz, tutaj mogłeś inaczej troszkę... Możecie być bezpośredni i szczerzy ze sobą. Bezpośredni, jakby nie boimy się, na przykład ja nie boję się Trymbiemu pokazać mojego zdenerwowania. Na przykład, jak mogłeś zrobić tak głupi błąd? Denerwuje mnie to, że to zrobiłeś. Ja bym chciał się zapytać o, jak się ustosunkujesz do zdania Blumigana, który... Jak widać, dość mocno w tą naszą polską scenę się zakorzenił, poznaje zawodników i ciebie wyznaczył jako tego, którego najbardziej się obawia i ogólnił właśnie to do Pride. Poniekąd naznaczył ciebie, wyróżnił, ale również powiedział, że samo Pride wydaje się być mega groźny. Jak się do tego ustosunkujesz? To można przytoczyć ten temat tego sufitu jednak, tak? Wydaje mi się, że jeżeli będziemy bliżej tego sufitu naszego, możemy być realnym przeciwnikiem. Nie powiedziałbym, że dla Rogue, jednak wydaje mi się, że oni są za daleko dla nas. A jak ze skrimami w takim razie? Ze skrimami? Waszymi, jak wypadacie w skrimach? Bo może, nie wiem, może są jakieś legendy o tym, że Pride jest super dobre w skrimach i stąpuje. Bardzo dobrze gramy na skrimach. Tak, zdarzają się takie gry, że gramy na dobrą drużynę, że tak myślisz sobie, to jest bardzo dobra drużyna. 10 minut, gra się kończy. Griffin 10 minut później. Ale to jest trochę problem tej efektywności scrimów. I ja bym chciał o to zapytać, czy... Bo Defisio w pewnym momencie bardzo narzekał na to, że ta kultura scrimów w Europie jest na bardzo niskim poziomie. Drużyny nie chcą się uczyć. Że drużyny grają na stąpy i de facto niczego się nie szybko się poddają. I jakby nie nauczysz się później powrotów do gry. Jak to wygląda teraz tak... Krótko, w kilku zdaniach. Jakby, wydaje mi się, że w obecnej mecie jest strasznie trudno wrócić do gry. I jeszcze jakbym chciał zahaczyć o ten temat scrimów, że aż tylko się podają. Mi się wydaje, że często skrimy kończą się, zanim scrim się nawet zacznie. Wydaje mi się, że champion selecty są teraz niesamowicie ważne. I wydaje mi się, że często na scrimach można mieć taki... Można wyciągnąć bardzo dużo fałszywych wniosków, że na przykład no, wygrywamy na tę drużynę, ale na przykład owa drużyna bardzo dużo testuje rzeczy w Champion Selectie, stara się poznać, co jest dobre, co jest słabe na nowym patchu i tym podobne. To w takim razie nie czujesz, że brakuje wam tej... Znaczy też nie wiem, jaką rolę pełni over przy scrimach, ale tak był ten temat. Pride jednak bez tego domyślnego analityka, trenera i tak dalej, z menadżerem głównie. Nie brakuje tej dodatkowej osoby do wyciągania wniosków, nie gubicie się trochę sami ogarniając drafty, sami ogarniając screamy, interpretując wyniki i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to dla was za trudne? Do pewnego stopnia, bo... Ja tu nie chcę nikogo obrażać, ale jedyny problem, jeżeli chodzi o draft i już takie rzeczywiste analizowanie i wyciąganie wniosków, przejawia się tylko w meczach na Rogue i Devil's One. Czyli chodzi o to, że... Mają swoich coachów, ale nie czuję tego, że mają ale też myślę nie tylko o tym, że tak macie solidne drafty. To też mnie tak pozytywnie zachwyciło. Nie mogę powiedzieć, że Pride intują drafty, mimo że nie macie tej czasami dodatkowej osoby. Ale myślę o tym suficie, tak jak chcecie dogonić Devil's One, tak nie możecie być po prostu okej, musicie zrobić ten krok wyżej i zastanawiałem się, co może wam pomóc i myślałem, może tej osoby brakuje, że to będą bardziej efektywne screamy i tak dalej. Nie masz takiego odczucia? Wydaje mi się, że nie tyle są efektywniejsze screamy, ale drafty. Mam wrażenie, że dwie gry, które jakby zagraliśmy, przegraliśmy na Devil's One, skończyły się w drafcie. Bardzo szybko. Ja nie lubiłem. Panowie, będę musiał wam teraz brutalnie przerwać i wiecie, jak to jest w telewizji. To najważniejsze pytanie, najważniejsza akcja dzieje się po przerwie, dlatego również zadam pytanie odnośnie draftów Actiny Pact właśnie po krótkim bloku reklamowym. Także nie odchodźcie od telewizorów, to będzie równie ciekawy temat. Wracamy po krótkiej przerwie reklamowej. Lolek i Kawunia, wracamy do was po krótkiej przerwie reklamowej w niezmiennym składzie. Defles naszym gościem specjalnym i od niego może zacznę, bo panowie już jakąś opinię mają wyrobioną, poniekąd znam ich zdanie na temat draftów Actiny Pact. W ogóle nie zaskakuje. Jakby ja spoglądam na ich wybory, to jest skalowanie się w większości przypadków, ale też wybory, które się powtarzają. Jak ty patrzysz na tą drużynę teraz? Jakby wydaje mi się, że Pact było o wiele groźniejsze przed zmianami, chociażby play-kingów. Play-kingi są niesamowicie kluczowe, jeżeli chodzi o słabszy performance Pact. Bo? Ale o tym później. Okay. A ich drafty przestały być aż takie dobre, bo już wiemy, czego się spodziewać po nich. Już to wiemy... jest kwestia systemu ligowego? Nie wiem, bo nagle... Nie. Kwestia tego, że to tak naprawdę nie są dobrzy gracze. Ale wiesz co, jak niedobrzy gracze cię orają 3 albo 5 razy... Ale taki counterpick mają na bocie, to się gra. Ile razy upadłeś na Ravioli i Aquapack na bocie? Wiele, nie wstydzę. To nie są tego dobrzy gracze, a z drugiej strony mógłbym zrobić kompilację ultów Veigara, które przyjmujesz na papę i po prostu upadasz. Najbardziej, ale to wynika z tego, że to są takie postacie, które najbardziej cię spaniszują, kiedy nie wiesz, co od nich oczekiwać. Okay. Kiedy nie wiesz. Czyli zakładasz, że teraz wszyscy wiedzą, jak grać na Pact, w tym ty. Tak, jakby już wiadomo, co jest dobre w ich czempionie. Mi się wydaje, na przykład dzisiaj, on grał Rianną na bocie? Ja gram Jace'em. Bierz Riannę, graj nią. Ja ci wezmę tower w 10 minut, bo nie da się grać tego matchupu. Ten matchup jest niegrywalny. To się magia Pact pryska w momencie, kiedy wiesz, co oni mogą potencjalnie zagrać i wiesz, co jest dobre w te czempiony, które oni grają. Jace dzisiaj, wczoraj Veigar wybrany w Morganę Ezreala. Tak, jakby tu się ta magia kończy. Tak samo jak ja upadałem na Pact, tak samo upadał Woolite chociażby. On też miał, moim zdaniem, problem z tym. No, to też prawda. Problem to miało IHG z moim Veigarem, bo mówią, ta postać jest tak niesamowicie niezbalansowana, że będziemy ją nawet banować Deflesowi. Ale później wszyscy nauczyli się na to reagować. To tak, League of Legends też ewoluuje. Tak, wiadomo, jak jest większa świadomość, jak grać wokół takich czempionów jak Veigar. Kasadin oczywiście jest gorszym czempionem. Na Kale to nie, na Kale banujcie. Wszyscy banujcie. Do każdej drużyny z Ultraligi banujcie Kale. Kale ma zban. No nie da się grać, nie da się grać na Kale. Pozdrawiam cię, Veggie. Ale Kasadin bardzo dużo stracił przez to, że są platingi. Bardzo trudno się gra z Kalingiem. Ja w ogóle teraz nie widzę Kasadina w tej meczu. Nie da się grać z Kasadinem na midzie. Tak. Jeżeli stracisz 5 platingów, no nie możesz grać w komputer, bo jesteś... Ile zwierzy? No za fersurę 1200 golda? 1200 golda będziesz bichać? 4 zabójstwa? Tak, to jest bardzo duży lead. A chciałem zapytać w ogóle, bo tu jest kolejny marksman, którego gościmy w Rolku i Kawuni po zmianach. To 9-3 i tak dalej, powrót krytów i tak dalej. I faktycznie Tristana wybierana, widzieliśmy Jinx w LEC. Chciałem, żebyś chociaż tak pokrótce przerzucił swoje przemyślenia co do mety. Czy to faktycznie mamy powrót Kery, czy jednak Lucian Ezreal będzie tutaj po prostu grzmocił? Zwłaszcza, że zawsze mówisz, że nie cierpisz magów i wolisz klasyczny Kery. Jeżeli chodzi o ten wybór Jinx przez Reklesa, no mi się wydaje, że był po piwku delikatnym, nawet po paru. No, bo ale to mówisz o 9-2. Ale to był inny patch. No, ty tak. Ja chcę pogadać o 9-3 mecie, jak patrzysz na to Defles. Ale ja tylko chciałem nawiązać do tego wyboru Jinx. Już przechodzę płynnie na temat Kery. I wydaje mi się, że... Musiał. No, musiałem, oczywiście, że tak, bo to jest karygodne takiego czempiona wybierać. Wydaje mi się, że mają o wiele więcej siły te czempiony podkryta, takie jak chociażby Jinx, która już była wcześniej wybrana, ale takie postacie jak Lucian Ezreal, one nie straciły na sile, tak samo jak magowie nie stracili na sile, bo problemem Kryt Adekery jest to, że one ciągle skalują, tak? I Mac nie ma problemu z zabiciem chociażby, nie wiem, co można tam na topie zagrać albo w dżungli. Tu jest problem Adekery, że Adekery nie ma rzeczywiście kogo zabijać. Adekery jest dobry, kiedy trzeba wziąć wieżę, zabić objective, zabić Maokaja. Wtedy Adekery jest najlepszy. Wieże magowie biorą bardzo szybko. To jest duży problem, moim zdaniem, ogólnie Ligi Legend, że magowie za szybko biorą wieże. Czyli co, należałoby zmienić ten przelicznik obrażeń wieży z AP, to by mogło... A on został wprowadzony jakiś czas temu, to nie jest tak, że tak było od zawsze. Ale też został zwiększony, mam wrażenie. Mm, tak, dużo. W tej chwili jest tak, że praktycznie tyle, ile masz AP, tyle będziesz bił strukturą. Bo Riot chciał split push magów, tak, i dostaje Ryza z teleportem. Ale na przykład to rodzi takie chore sytuacje, gdzie Veigar mając 800 AP, klika turet na 4 autoataki, czy coś w tym guście. To rodzi takie chore sytuacje, że Ziggs z Lichbainem zabija wieżę na autoatak. No. I Sattel Charge. Tak. Dochodzimy do pewnego rodzaju abstrakcji. Panowie, tutaj postawmy kropkę, przejdźmy do Elisii, przyglądnijmy się tabeli, bo również tutaj mieliśmy kilka przełamań, a warto by było nawiązać do najlepszej europejskiej ligi. Bo jedynej. Ale podoba mi się, jak wszystko upiększasz, prawda? Ultraliga jest najlepsza. Tak trzeba. Prawie. Ultraliga jest najlepsza w Polsce, Elisy jest najlepsze w Europie. Po Bałkanach. My jesteśmy najlepszym programem lolowym w Polsce. Co wy na to? Okay. A czyli tu jest dalej najlepsze, ale w tym momencie już jedna przegrana na ich koncie. Po 2 tygodniach. Teraz z nowym gościem. Fnatic w playoffach, tak czy nie? Bo ja się poddałem i to przykro mi, że wycofałem się z mojej opinii zaledwie 7 dni. To zacznijmy od Deflesa. Ja uważam, że Fnatic poza playoffami. Jako fana Reklesa, fana jego wyborów. Tak, musisz przegonić SK Gaming. Fnatic w playoffach. I Indictive w playoffach. Okej. Banter. Nie, ja też się chyba muszę wycofać. Tak, muszę się zgodzić z Wahirem, że Fnatic się do playoffów nie dostanie. I mieliśmy jakieś argumenty na to, że się dostaną. I było ich tych argumentów dużo, tylko po prostu nawet patrząc na tabelę, przeskoczenie SK Gaming jest bardzo trudne. Których masz 0-3 head to head? Wręcz niemożliwe. Bolesne, lecz prawdziwe. Problemem Fnatic, jak już znów się powtórzę, jest early game. Nie da się grać w Lola, jeżeli ma się słabe early game. Jest to... No, Kasadin plus Jinx coś robią. Jest to awykonalne. Nie można grać w grę, jeżeli nie ma się leadu w early game'ie. Pytanie, można być even, wtedy można grać. Obecna meta pozwala na tylko jedną skalującą się postać w kompozycji, bo taki trend widzimy, że jeżeli ktoś się decyduje w tych lepszych drużynach na jakąś skalującą postać, to jest to maksymalnie jedna w całej kompozycji. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest takie najzdrowsze. Grać tylko jednego takiego hypercarry, takie bardzo, bardzo skalującą postać. Ale co robi źle, moim zdaniem, Fnatic, to nie grają aż tak bardzo dużo scalingu, nawet jakbyś spojrzał, ale grają scaling, gdzie nie powinno się grać aż tak dużo scalingu i jest to na bocie. Wydaje mi się, że nie można dopuszczać takiej sytuacji, że gra się hypercarry, na przykład z Braumem. Dobra, ja ostatnio powiedziałem, że Nemesis nie pasuje do tej drużyny. Jakby patrząc na to, co prezentował Caps, jaki był wokalny, jaką był indywidualnością, tutaj zawodnik zorientowany bardziej na drużynę, który też ma widać problemy z Champion Poolem, po prostu nie pasuje do tej ekipy. Co jeszcze się popsuło według ciebie i czy też ta moja teza jest trafna? Mi się wydaje, że co się zepsuło w Fnaticu, to nie jest to, że Nemesis nie pasuje do tej drużyny, że ma jakieś problemy z Champion Poolem, bo nie wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że Nemesis jest naprawdę niesamowitym graczem, ale wydaje mi się, że brakuje tam świra. Fnatic zawsze miało świra w teamie. Zawsze. Jeżeli Fnatic było dobre, miało świra w drużynie. Huni, Caps. 5. sezon, Huni, potem Caps. Kiedy Fnatic nie było dobre, kiedy nie miało świrów. Fnatic znowu nie ma świra w drużynie. Ale wrócę po raz kolejny do tego. Czekamy na Deflesa w Fnatic? Największe highlighty z Hiszpanii ma na Kasadinie. Ja pamiętam, że było to wprowadzenie tego zawodnika, to tam na 16 poziomie po prostu zabił wszystkich Kasadin. I dlatego wskazuje ten Champion Pool, bo może to nie jest tak, że on nie potrafi grać innymi postaciami, tylko trochę się boi tutaj wystawić nieco bardziej agresywne wybory. Czy ja wiem, strasznie trudno tak spekulować, co jest problemem. Też nie wygląda na takiego świra, a był wcześniej. Co by nie mówić, to on, jeżeli mieli ryzykować, to pojawiał się Buipo. Jeżeli mieli zagrać bardziej z orientacją na środek czy na bot, pojawiał się Soas. Powiem bardzo taką ważną rzecz. Jest to niesamowicie ważna rzecz, jeżeli chodzi o granie w Lola. Gra się o wiele łatwiej, jeżeli ma się dobrego mida, który będzie stał pod wieżą przeciwnika. Wtedy cała mapa czuje się swobodniej. Sugerujesz, że Faker jest całkiem niezłym graczem i dlatego ma 3 tytuły. Tak, ja się zgadzam. Nie gra tylko z Kasadinem. Midlane od którego? Od drugiego sezonu jest najważniejszą linią i to się nie zmieniło. I jak zawsze gramy dookoła strzelców, tak zawsze wszystko się dzieje przez środkową alejkę. Więc w tym jest jakaś zasadność i Fnatic nie potrafi grać dookoła środka. Tak. Jakby... Panowie, Misfits w playoffach. Go. Tak czy nie? Na ostatnich 7 meczów mają 1-6. 1-6 mają z ostatnich 7 meczów. Nie wiem, no. Tak, tak. Jakby jest za dużo słabych drużyn, żeby Misfits tam nie przebrnęło. Czyli przeskoczył SK Gaming. Przypominasz sobie bo de facto, bo to jest bezpośredni dla nich przeskoczenie SK Gaming. Tak uważać. Nie ma tylu drużyn? Nie no, Fnatic to Boba, Excel. To bo nie. Ja też myślę, że Splyce, tak nie wiem jakim tutaj mają 6-4. Bo ucinamy tutaj Fnatic, Excel i... Moim zdaniem Splyce gra dobrze. Splyce nie gra dobrze. Splyce jest nudną prawdopodobnie najlepszego dżunglera w Europie. Okay. Jest szansa, że mają najlepszego dżunglera w Europie. Dżungler jest ekstra. Kto jeszcze? Mają niesamowite kodekery. No Kobe jest niesamowicie dobry i jest strasznie underrated. Jest tak niesamowicie underrated. Kobe jest na scenie ile lat? 3? Więcej chyba. Nie, właśnie w 2000... 4? Nie, w 2015 weszło Splyce. Dignitas U. Tak, i w 2015 był na Worldsach ze Splyce. Okej, może... No tak. Nie, 2016, przepraszam. 2016. Ja się totalnie nie zgadzam. Dla mnie ich styl jest naprawdę 16-17 do oglądania. Tak, na 100%. Ale to kończą się w 30-40 minucie i nie potrafią wykonać jakichś szybkich akcji. Humanoid miał start super, ale później również wyglądał nieco słabiej. Chachi? To chyba nie trzeba komentarza, bo te ostatnie gry były naprawdę przeciętne. Ale mi się wydaje, że w tym jest nawet trochę piękna. W tej grze Splyce, jakby w mecie, w której gry kończą się w granicach tak 25 do 35 minucie, jeżeli Splyce jest w stanie tą grę aż tak długo zestalować, to... Ale oni przegrywają na wszystkie dobre drużyny, bo te je stąpują i są w stanie stalować na Excel i to nie jest tak, że stalują poprzez niesamowitą utrzymaną kontrolę wizji, tylko losowe rzeczy na midzie się dzieją, jakiegoś powodu nie ma końca gry i mamy 45 minutę. A ja bym poszedł w zupełnie inną stronę, tak Splyce nie potrafi kończyć w ogóle. Też tak może być. Totalnie nie potrafią kończyć gier. W ogóle od złej strony według mnie podchodzimy do tego tematu. Splyce dostaje gierkę, gdzie Zerxid robi dobry early game, po czym przez 20 minut śpią i przez 15 minut się pałują na nasze, że jak debile. To jest totalnie zupełnie inny syndrom. Ale będą w playoffach, mają 6-4. Czy Misfits, to w ogóle czemu uciekamy z Splyce? Czy Misfits będzie w playoffach, powiedzcie mi? Wydaje mi się, że tak. Ale wydaje mi się, że nie zajdą daleko. Musiałbym zobaczyć. Ja nie wiem, jakie są mecze tak w LEC do końca. Ale z kim gra Misfits? Czy Misfits teraz nie ma tak, że gra na przykład na same G2, Schalke i Vitality? Wydaje mi się, wydaje mi się, że tak. I mi się wydaje, że oni pod koniec splitu mieli tych wszystkich teoretycznie najtrudniejszych przeciwników. Bo ich ostatnie 2 mecze to było Schalke i G2. Wydaje mi się, że SK jest lepszą drużyną teraz niż Misfits. Okej, tylko w normalnych warunkach dla każdej z drużyn Misfits powinno być wyzwaniem. Tak po prostu, patrząc na indywidualności. Oni nagle przestali, nie potrafią grać w League of Legends. Ja to jest kolejna drużyna, którą hardos wyzywam, zaraz po Splyce. Uważam, że Misfits jest kazusem totalnego braku progresu. Mamy rok 2015 późny, 2016 Misfits ogarnęło jak chce grać. Tak. Misfits wie, Hans Sama jest dobrym strzelcem, grajmy przez tego kolesia, pójdźmy na bota, dobre early game'y i mamy... 2017, tak? Nie, 2016 to również było obecne. A nie, bo ja mam 2019, no trochę się tak, jesteś o rok przesunięty. Tak, cały czas, bo ja liczę sobie lata, bo oni w rookie year poszli do Worlds, to był 17. Tak, ale chodzi mi o to, że ja liczę cały czas do tyłu. Tego gościa. I no, sorry. Odrób zadanie domowe następnym razem. Czasu nie liczą. To on powinien znać każdą sekundę. Wracając do tego wątku, oni cały czas grają tą samą strategią. Wszystko fans same, wszystko stawiają na early game. Ale gdy próbują czegoś innego, to jeszcze gorzej działa. To jest tak ich gra, gdy wygrywają, to Hans Sama biega 5-0 Dravenem. Ale panowie, tam nie ma już Senkaksa na środkowej alei, tam jest Febiven. Na górnej alei mamy jednego z najlepszych topów, jakiego wydałem. Był VNA. Nie wracasz ten sam. Wracasz zmieniony. Masz Maxlora, którego stawialiśmy mimo słabych wyników na równi z Broxą w poprzednim splicie i... Broxą? Tak. Kto to? Broxo? Broxachem. Broxachem, dobrze. Ale powinno się mówić dobrze double na gości. Znaczy ogólnie jak bierzesz angielskie nazwy, to dobrze je tak wprowadzić do języka polskiego. Takie są zalecenia językowe. Więc jak już przyswajasz coś, to bierzesz i traktujesz jakby to było polskie słowo, a skoro mówisz Broxa, to powiedziałbyś Broxę. Tylko pisownia jest inna i to jest ta kwestia. Pamiętam, że mieliśmy długi dyskurs na ten temat. Dobra, ja obstawiałem, że powiedzieć o Broxum będzie poprawnie. Bo mi się wydaje, że największym problemem Misfits nie jest... Największy problem Misfits to jest... Mi się wydaje, że tam każdy chce być carry. I to jest największy problem Misfits moim zdaniem. Mi się wydaje, że tam brakuje osoby, która powie: ja zagram tym Ivernem, ja dla ciebie zagram tym Lulu. Sołas to mówił przez pół kariery i ma dosyć. Dospuszczony ze smyczy. Ale wydaje mi się, że to jest problem Misfits, że tam... Sołas wracaj na Maokaja. Tak. Sołas wróci na Maokaja albo wróci na jakiegoś bruzera, który wspomoże Sejuani w dżungli. I to niech będzie dobra puenta tego tematu. Moim zdaniem jest sukces Misfits wtedy, bo możesz grać przez bota. Musimy powoli przeskakiwać, bo chciałem jeszcze zahaczyć o bardzo ważny temat, o który prosili nas internauci, o który prosili nas widzowie. Polacy za granicą i zacznijmy od Mystika. Panowie, oddaję wam głos, bo tutaj myślę, że same superlatywy się posypią. Został tak obrabowany z MVP w LVP. Czyli nie tylko u nas są ludzie taka skamownia była. Taka skamownia była totalna. Zagrał szef Huki i jeżeli chodzi o tego zawodnika, myślę, że pokazał się na scenie brytyjskiej, wprawdzie brytyjskiej, to trzeba zauważyć. Podkreślić, aż podkreślić. Ale pokazał się bardzo dobrze i wiecie co? Casting z tygodnia na tydzień jest coraz gorszy. Mystik pokazał się wyśmienicie. Kassing ostatnio grał treszem i nie trafił. Do czego zmierzasz? Zmierzam tylko do tego, że to jest zmiana, którą powinni rozważyć. Bo skoro wchodzi special za Exile'a, to ja nie rozumiem, czemu nie wpuszczą nawet Mystika na jedną grę. I Excel prawdopodobnie nie będą w playoffach. Co wam szkodzi? Macie, dysponujecie jednym zasobem. Gry na scenie. Rozdajcie je swojemu 10-osobowemu składowi. Bo na razie to był 6-osobowy skład. Obiecali nam 10. Ja bym chciał zobaczyć nie tylko Mystika, nawet tylko cały Excel. I ta niedobra franczyza, bo nie zostaniesz w ogóle ukarany za słabą dyspozycję, po prostu potestuj sobie. Rogue zresztą to wprowadziło. Oni też nie mówili, że to jest taki naturalny upgrade. Nie, no, oni jeszcze wygrają 8 spotkań i... To jest... I są w playoffach. Niezerowe prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzy. Zgadza. Pokrótce, ale panowie, chciałbym porozmawiać o Hiszpanii. Dzisiaj pojedynek, który już chyba się odbył, mam wrażenie. Właśnie. A Movistar kontra... Kto wygrał? Ktoś wie? Movistar kontra Imankis. Kontra Imankis, tak. Nie kontra Royce. Kackos na Izbisto, Sebex na Czekolada. Tak, i zakładam, znaczy wydaje mi się, że Movistar, biorąc pod uwagę fakt, że wracają do formy i z tej początkowej tragicznej ale tam dyspozycji... podobno był problem z trenerem, bo w końcu Daylor wziął chyba wszystko w swoje ręce i jakoś doprowadził tą drużynę do ładu i składu. Okej, tutaj się nie wypowiem, bo nie słyszałem takich plotek, ani nie czytałem, więc trudno mi się odnieść, ale... Potwierdzić było to oficjalne ogłoszenie Sebexa, podobno na Facebooku bądź Twitterze. Dzięki. Bo to tu jesteś. Dziękuję ci bardzo. W każdym razie po tej początkowej słabej formie grają lepiej, to trzeba przyznać, więc zakładam, że naturalną koleją rzeczy byłoby dla nich zwyciężyć Najmankis, które no borykają się i tutaj Kackosa nie chcę napiętnować, ale nie wygląda dobrze. Dalej kontynuuje tą słabą pasę. Ultraliga 2. Ale za to Czekolad całkiem nieźle. Można mówić, że trochę pod KD, bo indywidualnie wygląda dobrze na tle całego zespołu, ale to może jest ta znowu szansa, żeby ktoś go tam dojrzał, dał mu szansę. Defles, ty byś mu dał szansę po raz któryś w ramach polskiej sceny? Tak. Grałeś kiedyś z Czekoladą? Nie grałem nigdy z Czekoladą, ale wydaje mi się, że on będzie dobry. Ja mam takie przeczucie. Mam wrażenie, że to jest taki właśnie świr trochę też. Do Fnatic we Fnatic, tak jest. Karol, słuchaj, Young Buck, decyzja twojego życia. Jak mówiłem, mi się wydaje, że to jest to jest świr straszny, jeżeli chodzi o środkową aleję, ale on się nauczy kiedyś na tych swoich Wysek TSM, Czekolad we Fnatic po prostu. Mamy reprezentację przyszłością świata. Mówię, on lubi do przodu wejść i on w pewnym momencie jakby znajdzie ten balans i wydaje mi się, że on będzie dobry w przyszłości. Hej, oby. Życzymy tego Czekolada. Na razie jego balans to jest 1,6 w lidze hiszpańskiej. Tak zakładamy, musielibyśmy się jeszcze upewnić co do tego. Ja bym chciał tutaj wtrącić pytanie z Twittera. One in all 2K zadał nam pytanie odnośnie tego, kim widzicie potencjał na dołączenie do LEC w Summer Splicie i skupmy się wokół Polaków. Okej, ja mam pomysł. Defles. Zrobimy to w taki sposób, że na trzy powiemy osobę, którą mamy na myśli. Ale ja mam kilku. Ale jedną, pierwszą, która ci przyjdzie i najbardziej prawdopodobna, i jestem no, w 99% pewny, że to będzie ta sama osoba. Czy jest to osoba niepełnoletnia? może. Okej, to nie no, Defles mam pomysł. To mówić cztery. Wydaje mi się, że Wahir. Dawaj wariacie. Z Wukongiem. 3, 4! A nie miało być na 3? Na ry chyba. Na ry. 3, 4. Ry. Inspired. Dziękuję. Dziękuję. Fajnie było cię gościć w programie. Dziękuję. Znaczy my jesteśmy powoli gościem już Deflesa. Ten tak program ewoluuje. Skradł nam show, naprawdę. Ale okej, to oprócz Inspireda, bo chyba tu nie trzeba nic tłumaczyć. Tak? Czy musimy cokolwiek dodawać? Tak. Co? Nie? Jest naprawdę, naprawdę dobry i prawda. Inspired może być taką drugą twarzą polskiego LoLa. I ewoluował. Dla mnie Inspired ewoluował, bo kiedyś był bardzo agresywny, troszeczkę niepełnowymiarowy. Teraz pojawiły się tanki, więcej kontroli, z tego co wiem, dużo bardzo shotkoluje w Rogue, jest mocno odpowiedzialny za early game, Inspired jest szefem. Ale wiesz, z reguły taka refleksja przychodzi dopiero po kilku latach kariery. Na początku jesteś tym jednowymiarowym, agresywnym zawodnikiem, później zastanawiasz się, a warto by było może tych tanków, może bardziej wyważyć tą swoją grę? On już to zauważył bardzo wcześnie. Tak, zgadzam się z tym, jak najbardziej. Mi się wydaje, że on miał jeszcze o tyle dobrze, że był z doświadczonymi osobami w drużynie. Teraz jest jeszcze z bardziej i... No grał z Deflesem. Nauczył się tego jednego. Sam to forsuje, nie mam tego na myśli. On to... Ale wiesz, tu, nasz tutaj Szymieniarz. Wiesz, ile razy ja słyszę w garderobie a propos jego Crucial Team? Po prostu. I wiesz, mi się wydaje, że po prostu z biegiem czasu szybciej te wnioski się, bo ale... już wiedzą, to trudno jest popełnić przez dwie osoby ten sam błąd, że przez na przykład nie będziesz w stanie zmienić swojego stylu i zaadaptować się do tego, co jest dobre i co jest w tym takim rzeczywistym, dobrym League of Legends. Mi się wydaje, że na przykład taki Pride Stalker miał z tym problem. Taki, jeżeli miałbym, ja bym powiedział, że Pride Stalker był takim Kacperkiem. Tylko że ten Kacper ewoluował, a Pride Stalker nigdy. Ja mam takie wrażenie. Okej, ale Inspired na bok dla mnie. Kto oprócz Inspired w LEC? Bo ja mam po jednej jeszcze takiej. Po jednej nutce od każdego. Tak. To zacznijmy od ciebie w takim razie. Bo się wyrwałeś. Czy Mystik będzie zbyt prosty? Czy mogę tutaj użyć tego... A tej propozycji, mimo, bo oczywiście... Okej, czy ktoś innego daje drugiego niż Mystika? Bo ja daję drugiego Mystika. Ja nie z jednego powodu, że myślałem tylko o graczach w Ultralidze. I trochę Mystika. Ale nie, ale to jest okej. W sensie, bo to jakby Mystik był dla mnie trochę oczywisty i też był w innej lidze. Dobra, to Mystik drugi zgaduje. Nie wiem, tak. To kto jest twoją sugestią? Nie wiem, czy jest inna poza Kacperkiem. Dobra, tak. Matisław. Nie wiem, czy ktoś jest LCS ready poza... Serio? Tak długa perspektywa. Ja już bym... W sumie Matisław jest według mnie absolutnie najważniejszą postacią w Devil's One. I Matisław przez 2 sezony Ultraligi pokazuje, że indywidualnie, na różnych postaciach, na różnych stylach gry, w duecie z dżunglerem, samoistnie, tak ten koleś jest niesamowity. Zgoda, ale nie Summer Split, to będzie za wcześnie. Ja chciałbym powiedzieć, szczerze, że... Sękak zgra w LEC, czemu miałby nie zagrać? Inaczej, Matisław może być LEC ready jako gracz, ale czy jako osoba jest? Biorąc pod uwagę, że on stronił od opuszczeniu w ogóle Polski i teraz, kiedy już stwierdził, że idzie za granicę, to dostał zagraniczne warunki w formie komunikacji Devil's One. I owszem, to może w teorii pomóc, ale tak wydaje mi się, że on dobrze się tu czuje. Kontrakty są długie. Ja nie mówię o tym aspekcie. Dobrze, ja mówię tylko o aspekcie bycia graczem. Defles, ostatnie zdania o propos tego. Zgadzasz się czy nie? Nie zgadzam się. Jakby nie uważam, że Matisław jest tą najważniejszą osobą w Devil's One. Mi się wydaje, że to jest Cinkrow. I mi się wydaje, że to jest... Cinkrow jest tą osobą, która napędza wszystko. Mi się wydaje, że po prostu Cinkrow jest tym zapalnikiem Matisława. Wydaje mi się, że Tobiasz delikatnie przez to przygasł. Ale też na przykład przez to, że jest ten Matisław, który jest dobry przez to, że jest Cinkrow, moim zdaniem, aż tak dobry, bo uważam, że jest dobry, ale też jest jeszcze lepszy, przez to też Laker jest lepszy, bo naturalna kolej rzeczy to jest przełożenie przewagi w obecnej mecie do bota i wydaje mi się, że to jest Cinkrow tą najlepszą osobą w tym w drużynie Devil's One. I jeżeli już bym miał pomyśleć, to Cinkrow będzie najszybciej. Zapomnieliśmy o Ulajcie. Tak, ale... tak, jeszcze jest ISBIS, to jest naprawdę wielu Polaków. I największym problemem Cinkrowa jest to, że nie jest wystarczająco dobry ale dżunglerzy są bardzo na wysokim, poziomie. I tym możemy się z pewnością chwalić. Być może jeszcze chwilę po transmisji sobie podyskutujemy, ale niestety czas antenowy jest nieubłagany. Bardzo dziękuję za to spotkanie, że mogliście w nim uczestniczyć. No i panowie, Michał Wachryl-Kudliński po raz kolejny. To... Panda dla Deflesa. Znaczy, to miał być shop. Panda, Tomasz de Fejkon Milaniuk i Panda i Shop Defles Filipow. Dziękuję ci również, Defles, za to, że wpadłeś do studia. Bardzo fajnie było posłuchać twojej perspektywy. Jak widać, dużo różniła się od naszej, ale to też fajny był pogląd na te sprawy. Dziękuję, panowie. Nie ma za co. Obiecuję nie być chory już. Pozdrawiam Rysona. No właśnie. O Roysonie może następnym razem, ale Origin też w środku tabeli hiszpańskiej. Natomiast my widzimy się za tydzień standardowo tuż po Ultralidze. Tweetujcie hashtag Lolek i Kawunia. Wpadajcie na grupę. Do zobaczenia. Dobranoc.